Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Grześkiewicz, CEO projektu BCP. Cześć Mariusz, witamy Cię serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Jest z nami również Tomek, członek zarządu kryptoekipy i oczywiście nasz ambasador BCP. Witam wszystkich. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o aktualizacji. Dawno z Mariuszem nie rozmawialiśmy, a więc dowiemy się tak naprawdę, co nowego w projekcie Blockchain Poland. Mamy też zebrane od Was pytania z kilku grup, także sam jestem ciekaw, co się dzieje, bo ostatnio mało czasu, żeby było śledzić, także żeby nie przedłużać, Tomasz, oddaję głos i lecimy z pytaniami i zobaczymy, co tu Mariusz nam ciekawego dzisiaj przygotował. Dobrze, to tak, to może zaczynamy od razu, bo ja mam około 20 pytań zebranych. Także pierwsze pytanko, kiedy będzie grywalna wersja demo gry od gry? Kiedy zaczyna się marketing gry i czy będzie jakiś zwiastun promujący tą grę? Pierwsza rzecz, zapraszam wszystkich na Telegrama i śledzenie Telegrama naszego, bo tam wszystkie informacje są. W dniu dzisiejszym ruszył Facebook gry. Też, jeżeli ktoś się interesuje grą, zapraszam na Facebooka gry i tam wszystkie newsy będą podawane na bieżąco, nawet wcześniej niż u nas na Telegramie. Tak? Odnośnie tego, kiedy będzie grywalne demo. Końcówka marca, początek kwietnia. Marketing ruszymy razem z grywalnym demem, tak? Musimy pokazać po prostu. Rozumiem, że tego roku. Tego roku, oczywiście. Dobrze, to teraz tak, drugie pytanko. Czy jest w planach stworzenie własnego rynku NFT na giełdzie u nas? Tak, i na tym informowaliśmy o tym na Telegramie, to w przeciągu miesiąca, dwóch będzie już rynek otwarty. Także będzie możliwość na naszym blockchainie nawet zrobić swoje NFT. Dobrze, teraz trzecie. Czy jest w planach prowadzenie polskiego stablecoina na giełdzie, coś jak ma ala Kanga? Zobaczymy. KNF nie bardzo na to patrzy. Także zobaczymy, co z tym stablecoinem. Będziemy myśleć, najpierw prowadzimy złotówki, później będziemy myśleć o stablecoinach, tak, naszych. Lepiej bazować na tych, co już są, niż na wymyślać coś nowego, tak? Po co tych tworów, tych tokenów tyle w projekcie? Tym bardziej, że teraz wiele osób gdzieś tam o tym mówi, ale nikt tego jeszcze nie zrobił, nie? Więc widać, że to nie jest takie proste, bo z kilku projektów gdzieś tam mieliśmy informację, że ten polski stablecoin wyjdzie, ale nie widać efektów, nie? Więc chyba są to problemy właśnie natury prawnej. Dokładnie. Kancelarie mówią jasno, jeżeli chcecie się znaleźć na liście, no to róbcie. Jeżeli nie chcecie, to działajcie cicho, nie wychylajcie się, poczekajcie na regulacje, poczekajcie na licencje, powolutku, nie ma się co śpieszyć. Dobrze, to jedziemy. Kolejne pytanie odnośnie giełdy, że dalej jest ciężko złożyć ofertę na giełdzie. Nie ma na przykład opcji kup za maksa, tylko trzeba to ręcznie przeliczać. Kiedy planowana jest poprawa tego i jak idą prace nad aplikacją do giełdy? Czy tak, teraz w ciągu miesiąca, dwóch pojawi się nowa aktualizacja giełdy. Także zmieni się szata, zmieni się trochę wygląd giełdy, funkcjonalności dojdą nowe, więc zobaczycie. Więc czekamy ze wszystkimi takimi drobnymi poprawkami na tą aktualizację główną, tak? Będziemy się dzielić z Wami screenami, będziemy się dzielić z tym, co dojdzie do giełdy. Oczywiście na Telegramie. Nie będziemy wrzucać tego na Facebooka, tylko wrzucimy to na Telegrama. Z wiadomych przyczyn zawsze mówiłem, że będę Wam wrzucał jakieś newsy na Telegrama w pierwszej kolejności. Tak? Także prace nad giełdą idą mocno. Pół roku pracujemy nad tym, także to będą fajne rozwiązania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo trochę będzie dla takich traderów, trochę będzie dla początkujących rozwiązań. Także jest dużo się dzieje. Tak? Jeśli chodzi o giełdę, dużo się dzieje. Chociaż mało pytań, co właściwie o giełdę. Także poprawimy też tam problemy, które są związane właśnie z wystawianiem ofert, czy ze skupowaniem, tak, tokenów z rynku. No, super, dobrze, to kolejne pytanko. Dlaczego fee od wypłaty tokena HRK, czyli charakterny z giełdy, to aż jedna sztuka tego tokena? Gdzie no, jest to? Już nawet obecnie... już to poprawiamy, tak, że będzie zmienione. Porozmawiam z Danielem z charakternych, jaki ma być fee, ale postaram się, żeby było jak najniższe. Po prostu to taki błąd systemowy się wkradł, że minimum jedna sztuka, ale po prostu HRK ma swoją wartość. HRK wprowadził fajne rabaty za jedną sztukę, więc trzeba to obniżyć do jakiejś jednej setnej tam przecinku, tak? Czy jednej tysięcznej, czy jednej dziesięciotysięcznej, tak? No to bardzo fajnie będzie. Tak. Teraz pytanko od sklep. Jak idą prace nad sklepem? Co będzie można w nim kupić? Jak z podatkami od zakupu przy wyjściu z krypto do towaru? Kiedy start i kiedy marketing? Wiecie, sklep to tak naprawdę trzeba by jakby to uprościć, bo nie chcemy, żebyście płacili podatku, tak? Żebyście nie płacili podatku od tego, to nie będzie taki typowy sklep, tylko wymiana
po prostu tokenów, gdzie tokeny będą w formie punktów rabatowych, tak? Że będziemy mogli sobie zrabatować towar w 99%, czyli jeżeli coś będzie kosztować 100 zł, to złotówkę będziemy musieli zapłacić, a resztę możemy w krypto, tak? I wtedy nie ma podatku tak naprawdę, bo to jest jako punkt rabatowy, tak? Dostajecie po prostu promocji coś za złotówkę, tak jak jest na przykład w Żabce, tak? Za Żabkońce. Tak samo u nas będą raczej tokeny pełnić formę punktów rabatowych i to będzie w regulaminie sklepu, że to nie jest forma płatności, a to są punkty rabatowe, tak? Jeśli chodzi o sklep, to problem największy jest z zaopatrzeniem, tak? Musimy czekać na towary. Niestety przez pandemię wszystkie firmy pracują jak pracują. Czekamy na perfumy, tak? Już drugi miesiąc czekamy tak naprawdę na perfumy, bo chcemy fajną rzecz wam oddać. Od polskiego producenta rozmawialiśmy z Francuzami, Francuzi to przeciągają, więc zdecydowaliśmy się na polskiego producenta. Francuskie perfumy będziemy wprowadzać w późniejszym etapie, tak? Niestety, bo trzeba zaczekać, aż oni wykonają nasze zlecenie. Także to jeśli chodzi o sklep, no to jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać, ale asortyment, no nie chcemy wrzucać się podstawowych gadżetów, tylko nie kubki, koszulki, ale chcemy dać też inne rzeczy. Na przykład chcemy dać produkty Ren Energy, gdzie będą instalacje do kupienia, tak? Będziemy mogli sobie zrabatować instalacje tokenami. Czyli tutaj, jeżeli powiedzmy ja będę chciał kupić perfumy, część będę płacił tokenami, tam zostanie na przykład do zapłaty 2 zł, tak? To będę płacił normalnie i w tym momencie nie ma takiego podatku. Nie ma. Jeszcze czekam na konkretną interpretację kancelarii, ale na dzień dzisiejszy kancelaria powiedziała, że jeżeli tokeny, bo nie płacimy tokenami, nie płacimy bitcoiny, płacimy punktami rabatowymi, wymieniamy punkty rabatowe, które otrzymaliśmy, tak, na przykład jak mamy BCPX, no to otrzymujemy BCP24, BCP24 możemy wykorzystać jako punkty rabatowe, tak, punkty lojalnościowe. W tę stronę możemy pójść, tak, tak samo Orlen działa, tak samo działa BP, tak samo działa Żabka, Żabkońcy, tak. Super. Żabki. Tak powiem, bardzo fajnie i sprytnie. Jak to tak będzie działać, to ja jestem za. Tak, coś o inkubatorze, kiedy jakieś kolejne projekty, listingi, airdropy? Zbliża się listing Grace. Grace fajnie, bo też oparte o realny produkt, są to kosmetyki, także też się będzie dużo działo. Czekam, aż to kończą, chcą zrobić dobry start z dobrymi materiałami, także już wkrótce listing, nie będę mówił dokładnie kiedy, bo też czekam na odpowiedź, ale to jest w przeciągu miesiąca, max półtorej, tak? Ale postaram się jeszcze w lutym to zamknąć, ten listing, tak? Co do airdropów, no to tam dalej będzie pytanie o Rena, będzie airdrop Rena, tak? Będzie prawdopodobnie airdrop GameX, ale jeszcze pomyślimy, czy zrobimy go, czy nie i kiedy go zrobimy, ale na pewno po premierze gry dopiero. Dobra, jeszcze ja dopytam standardowo, inkubator zawsze pytam. Kolejka jakaś tam jest ustawiona? Jak to wygląda, jeżeli chodzi? Jeśli chodzi o inkubator, to są tak, przychodzą projekty, bardzo dużo projektów, zawracają głowę niestety. Większość ludzi chce zabrać kasy, nic więcej. Też dużym minusem jest to, że nie mamy PLN-ów. PLN-y przyciągną, jeżeli będą mogli zbierać w PLN-ach, no to przyciągnie to ludzi do giełdy, tak? Czyli projekty do inkubacji. Też zmieniamy trochę inkubator, wprowadzimy nowe rozwiązania, które umożliwią dotarcie do po prostu już firm istniejących, nie firm, które są w inkubacji, czyli do startupów, tylko zrobimy coś dla firm istniejących, żeby uatrakcyjnić ich ofertę produktową, tak? Dobrze, to kolejne pytanko. Na czym obecnie pracujecie w kolejności priorytetu? No, równolegle pracujemy. Na pewno rozwijamy giełdę, na pewno pracujemy nad inkubatorem i rozwijamy blockchain cały czas. Czyli te trzy rzeczy równocześnie się dzieją, to są największe priorytety u nas, tak? Sklep jest oddzielny zespół robi sklep, tak? Oddzielny zespół odpowiada za sklep, oddzielny zespół odpowiada za grę, oddzielny za VetChain, oddzielny za Ren Energy, także to wszystko się gdzieś równolegle dzieje. Nie ma takich priorytetów, bo każdy zespół robi swoją robotę, tak? Dobrze. To kolejne pytanko, czym chce być nasz blockchain jako ekosystem za 2-3 lata, tak realnie? Realnie? Trudne pytanie tak naprawdę, bo czym chcemy być? Chcemy być po prostu trzecią zaufaną stroną, tym czym ma być blockchain, tak? Chcemy potwierdzać umowy między partnerami, między klientem a firmą, tak? Chcemy uwierzytelniać te umowy, dawać ludziom pewność, dawać ludziom gwarancję, że dana rzecz, należy im się prawo do czegoś, tak? Prawo do zwrócenia towaru na przykład. Jest wiele, wiele możliwości. Będziemy wdrażać blockchain do naszych produktów, do produktów z inkubatora. Dużo, dużo będzie fajnych rozwiązań danych do charakternych z wykorzystaniem naszego blockchaina.
Ale to nie, my o tym nie mówimy, bo po prostu musi się udać, bo jak się nie uda, no to będzie fala krytyki, tak? Najpierw jak coś działa, to fajnie, bo już popłynęliśmy z grą, popłynęliśmy trochę z giełdą, bo chcieliśmy szybko oddać, tak? Pod presją. Teraz już nie działamy pod presją ludzi, bo wiemy, każdy tupie nam nad głową, ale wolimy dwa razy coś sprawdzić, niż puścić jakiegoś bubla, tak? Bo pod presją po prostu ludzi będziemy jak najszybciej coś oddawać, tak? A tu nie o to chodzi, trzeba dopracować wszystko. Teraz już nie jest tak fajnie, jak było na początku, że ludzie się cieszyli, że cokolwiek oddajemy. Teraz już naprawdę wymagania rosną, tak? Zgadza się. Powstał produkt, więc ludzie czekają na dalsze efekty, a gdzieś tam pod presją oddawanie to nie jest okej, więc tu się zgadzam w 100%. Znaczy, według mnie produkt jeszcze nie powstał, to jest 50%. Jeszcze zostało nam 50%, żeby to dokończyć. Myśleliśmy, tak, że jak stworzymy narzędzia, to powstanie produkt. Produkt powstanie w momencie, kiedy będą wszystkie narzędzia gotowe. Też tutaj fajne są sugestie z Telegrama, sugestie od naszej społeczności. Wprowadzenie złotówek, jak my się z tym wahaliśmy strasznie. Strasznie się tego boimy i będziemy się bać, ale robimy wszystko, żeby było to z licencjami, żeby było zgodnie z prawem, ale to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Tak? Można fajnie wszystko robić i można się poślizgnąć, tak? A to w pierwszej kolejności dbamy o nasze bezpieczeństwo i dalszy rozwój projektu. Dobrze, to kolejny pytanko, coś więcej o działaniach dotyczących marketingu, co do projektu gry i blockchainu, jakieś prace? Czy tak, zrobiliśmy reset, bo po prostu marketing, jakbyśmy marketing nie robili, nie będzie działał w momencie, kiedy nie będzie gotowego produktu. Na pewno ruszymy z marketingiem, jak wprowadzając NFT, wprowadzając złotówki, to ruszymy z prawdziwym marketingiem. Będziemy się skupiać raczej na produktach niż na tokenie, tak? Do tej pory to każdy raczej się skupia wokół tokena naszego, a trzeba skupić się wokół produktów, które będziemy dawać, czyli blockchain. Blockchain jest dla wszystkich, nie musi być tylko dla osób związanych z kryptowalutami. Na pewno giełda, bo giełda jest fajnym rozwiązaniem dla wielu osób. Jeżeli zrobimy tak, jak zamierzamy, proste narzędzie do skupowania, sprzedawania, do obrotu, do podpięcia właśnie pod własny sklep, gdzie będziemy mogli punkty rabatowe dodawać do sklepu swojego internetowego, no to fajne rozwiązanie da i możliwości ludziom tokenizacji swoich biznesów, tak? Tam też jest wzmianka właśnie o Loyalty Tokens była i to będzie pierwszy taki klucz inkubatora, tak? Nowe rozwiązanie. Że tu kolejne pytanie jest o wyniki i zyski Rena, jak idą prace w tym projekcie? Tak, pytanie Rena. Ren to jest token, tak? Jeśli chodzi o Ren Energy, no firma się rozwija. Naprawdę na odpowiedź o Renie to trzeba było zrobić oddzielny odcinek, bo to nie ma sensu tutaj poświęcać 40 czy 50 minut na opowiastkę o Renie, tak? Ren się rozwija, na pewno idzie w stronę ładowarek samochodowych, sieci ładowarek samochodowych, pomp ciepła i fotowoltaiki, także tu jest dużo do porozmawiania na ten temat. A jeśli chodzi o wyniki finansowe, no to czekamy, no jeszcze jest początek roku, także to zanim spółka po prostu księgowa da oficjalne informacje, nie będziemy bazować na nieoficjalnych, tak? Ale są naprawdę pozytywne, no wiadomo, branża jest mocna w tym momencie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, tak? No tutaj fajnie, że dokładacie kolejne rzeczy, no te ładowarki samochodowe, to jest okej, bo właśnie ja też miałem pytanie, czy spada liczba klientów, którzy w ogóle montują fotowoltaikę i czy dlatego też idziecie w kolejne rzeczy, czy to się utrzymuje mniej więcej? Znaczy są inne problemy, brakuje nam ludzi do pracy, nie ma kim robić po prostu. Mhm. Jest problem z pracownikami, nie przerabiamy tego, co jest do zrobienia, tak? Także chłopaki z Rena mocno działają, rozwijają biznes, ale też chcą rozszerzać go, tak? I to jest to rozszerzanie bardziej wynika z tego, że trzeba dać jakąś funkcjonalność tokenowi REN, bo w tym momencie nawet nie został wylistowany. Nie został żaden REN sprzedany z racji tego, że nie było sensu, skoro biznes już zebrał kapitał, już zaczął działać przed startem tokena, tak? Bo akurat tak się stało, że no dobre ustawy, zapotrzebowanie na fotowoltaikę rozdmuchało to, tak? Dlatego trzeba dać możliwość właśnie pójść w ładowarki, dać fajną inwestycję dla ludzi, gdzie będą mogli naprawdę zarabiać fajne pieniądze, tak? Dobrze, teraz pytanko o VetChaina, kiedy listingi, promocja, marketing? VetChain to jest w ogóle ciężki temat, bo to jest społecznościowy token związany ze zwierzętami. Jeżeli, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, w tym roku na pewno będziemy chcieli zrobić to po czerwcu dopiero z racji tego, że za dużo wydarzeń jest do czerwca,
żeby psuć po prostu wartość tego wydarzenia związanym z wetchainem, tak? Jeżeli damy w tym momencie wetchaina, to on gdzieś tam zginie na tłoku tych newsów, tego co robimy, tak? Bo dla większości ludzi są inne rzeczy ważniejsze niż wetchain, tak? A wetchain będzie sobie powoli działał. W tym momencie kancelaria pracuje nad fundacją, jest wszystko dopracowywane, statusy też jest opracowywana aplikacja, także mocno działają, ale po cichu po prostu. Wszystko po cichu dzieje, żeby to jego za bardzo nie rozdmuchiwać, bo w tym momencie nie ma na to po prostu czasu i sensu marketingowo, tak? Bo gdzieś tam zginie w natłoku tych wszystkich zdarzeń. Tu mamy dwa pytania o token GameX. Czy są jacyś strategiczni partnerzy, udziałowcy? Ile jest tokenów w obiegu? Jak ogólnie wygląda tokenomia projektu i perspektywy rozwoju? Tokenów, jeżeli dobrze pamiętam, muszę się upewnić, ale 120 milionów. 120 milionów, tak, dokładnie. Są partnerzy strategiczni, osoby, które stoją, które rozwijają, inwestorzy. Także tutaj oczywiście, że tak jest. Tokenomia. W ogóle projekt GameX jest ciekawy z racji tego, że w założeniu, jeżeli posiadamy GameX-a i będziemy tak stake'ować jak BCPX-a, to będziemy otrzymywać 10% od wpłat graczy. I to niezależnie, czy to będzie 10% wpłacane w bitcoinie, w złotówkach, tylko po prostu 10% od wpłat. Oprócz tego mamy gadżety, różne fajne bonusy, możemy GameX-em płacić w grze, także tutaj wiele funkcjonalności tego tokena jest, tylko też myślę, że trzeba zrobić oddzielny odcinek o GameX-ie i to bliżej jak dema, żeby pokazać ludziom, do czego to służy. Tak samo oddzielny odcinek trzeba zrobić o BCP24 i BCPX-ie, bo nie do końca ludzie rozumieją, o co chodzi z BCP24, do czego służy i jaka jest jego przyszłość, tak? No, jak ruszy GameX, to na pewno zrobimy filmik, też jak pozwolicie demo pokazać, to też myślę, że tak. Że to będzie mega. Kolejne pytanko, może by warto nawiązać współpracę z innymi polskimi projektami krypto, które są już na innych giełdach i wylistować ich u nas. Tu taki przykład jest Palikota, tej produkcji whisky. No, jesteśmy otwarci, ale najpierw dajmy, odświeżmy giełdę, dajmy taką prawdziwą, tak żeby wyglądała ze smakiem, ruszmy z marketingiem i wtedy możemy przyjmować, bo to społeczność będzie decydować, co listujemy, tak? Jeżeli społeczność zagłosuje, że chcą Palikota, no to zalistujemy Palikota, tak? To tutaj nie ma najmniejszego problemu tam. No ja tutaj też się zgadzam, że trzeba giełdę trochę na wyższy poziom, trzeba aspekty techniczne poprawić. To tak jak mamy przykład BitBeya, gdzie teraz jest zonda, ja się tam loguję, takie wielkie zmiany zapowiadali, a dalej wszystko wygląda jak z lat 90. Więc to chyba nie o to chodzi, nie? Żeby robić dużą szumę mózgu, a ta giełda dalej funkcjonuje tak, jak funkcjonowała, nie? Więc... No bo to nie jest niestety takie proste. To się tak wydaje, że łatwo jest jakąś zmianę wdrożyć. Wystarczy, że pół roku poprawki robiliśmy w blockchainie. No cały czas coś się wydarzy. Błąd jakiś drobny w kodzie może spowodować wielkie komplikacje we wszystkim, tak? I musimy powtarzać. Oczywiście to nie pracujemy na giełdzie czy na blockchainie, tylko na kopii, tak? I wszystkie update'y idą dopiero jak wszystko działa, tak? Ale to nie jest takie proste. Dobrze, to kolejne pytanko. Czy fundacja, która się tworzy, będzie posiadała swój token i kiedy zostanie wprowadzone nowe tokeny na giełdę i pary do BCP24? To odnośnie jest wetchaina, tak jak wcześniej wspomniałem, bo to fundacja jest pod wetchaina i oczywiście będzie wetchain, tak? I to będzie ten token do fundacji typowo. No i wetchain będzie takim fajnym tokenem, ale to będzie token społecznościowy. Będziemy o tym więcej mówić właśnie po czerwcu, tak? Kiedy już będzie po premierze gry, kiedy ten kurz opadnie, będzie trochę spokoju, żeby tą końcówkę roku poświęcić właśnie na jakieś takie delikatniejsze tematy, tak? Czyli wetchain, dalszy rozwój giełdy, listowania, tak żeby po prostu ludzie trochę odetchnęli, tak? Od tego wszystkiego. Dobrze, a kwestie tych par do BCP24, coś jest planowane? Czy... W lutym dodamy pary do BCP24. I to będzie BCPX i HRK, tak? W pierwszej kolejności, na dalszym etapie będzie RAM. No i złotówka jak wejdzie, tak? Następnie tak, na stronie jest napisane w roadmapie o wdrożeniu jak na pierwszy kwartał. Czy anything miała nastąpić w styczniu? Dlaczego tak się nie stało i kiedy to nastąpi? Właśnie tak patrzę na ten roadmap, nawet otworzę teraz. To mnie bardzo zdziwiło, to pytanie. To bardziej chodziło na Telegramie, co mówiliśmy, niż na roadmapie. Na roadmapie na pierwszy kwartał mamy zmianę wyglądu oraz nowe funkcje na giełdzie, optymalizacja Explorera na POSie. Także ten, optymalizacja Explorera nastąpiła,
Działa, zgadza się. Tak, może chodzi bardziej o grudniowe rzeczy. Tak, wdrożenie aplikacji umożliwia szybką wymianę tokenów za pośrednictwem giełdy. Jest, ale jest w fazie testów. Nie udostępniliśmy wam tego póki co, ale już to jest, ale nie udostępniliśmy po prostu. No i sklep, no to pewnie chodzi o ten sklep, że jeszcze sklep nie wystartował, no to są przyczyny po prostu zatowarowania te. Tak, jeszcze chcemy dopytać kancelarii, czy takie rozwiązanie, jakie my chcemy zastosować, żeby was nie obciążać podatkiem, jest dopuszczalne. Czekam właśnie na drugą interpretację drugiej kancelarii, tak. Dobrze, ja mam tutaj ostatnie pytanie. Mnie interesuje faktyczny powód zakończenia współpracy z Majkiem, nie żadne pitolenie, tylko czarno na białym, konkretna przyczyna. Takie mi zostało pytanie przesłane. Znaczy, no tutaj jest prosta sprawa. Co dużo mówić? Wydawanie pieniędzy w tym momencie, kiedy my tak naprawdę jesteśmy na produkcji, nie mamy czasu na przygotowanie materiałów, żeby komuś udostępniać, tak? Mike musi dostawać gotowe materiały. My nie jesteśmy w stanie mu dawać gotowych materiałów, a też według niego nic takiego ciekawego w projekcie się nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo, ale nie wszystko chcemy prezentować, bo robienie marketingu na hura to się kończy bardzo źle, bo są jakieś niedopowiedzenia, przerabialiśmy to w tamtym roku. Wizardian tutaj się mocno angażował w to i dał nam do myślenia, tak? Lepiej jest przygotować dobry marketing i wtedy wznowimy współpracę z Majkiem, bo dostanie materiału na pół roku i będzie sobie po prostu działał na tym materiale, tak? Tak samo wy otrzymacie materiał na pół roku i można wtedy działać, a my będziemy dalej sobie produkować na kolejne rzeczy, tak? Poprawiać. Rozumiem. To z moich pytań to jest wszystko. Nie wiem, coś jeszcze chciałeś dodać od siebie? Znaczy nie, no trzeba trochę więcej live'ów zrobić, trzeba potłumaczyć ludziom na pewno, tak myślę, że brakuje tego zrozumienia, tak, przedstawienia. Na pewno zmieni się strona, gdzie będziemy prezentować właśnie zastosowanie BCP24, gdzie będziemy przedstawiać HRK, Rena. Tam jeszcze było pytanie odnośnie właśnie airdropu Rena, jeżeli dobrze pamiętam. Coś było. Tak, to w ogóle REN był bardzo problematyczny z racji tego, że on nie potrzebował już funduszy w momencie, kiedy wystartował, listing był opóźniony, dlatego zrobimy zrzut monet REN-a dla posiadaczy BCPX-a, ale tylko dlatego, że po prostu wsparcie ze środków z BCPX-a umożliwiło rozwój REN-a, tak? A pomyślimy po prostu o sprzedaży w momencie, kiedy odpalimy ładowarki. Mamy też fajną rzecz, bo REN dąży do tego, żeby założyć spółkę akcyjną, także tutaj będzie ciekawie, jeśli chodzi o REN-a przy tych ładowarkach do samochodu, bo to będzie sieć stacji ładowania, takie ładowarki szybkie, 150 kW, także tutaj jest naprawdę duży projekt się szykuje, tak? Także nad tym chłopaki mocno pracują, kancelarie też nad tym pracują. Więc jeśli chodzi o REN-a, REN ma coraz większy potencjał. Dodatkowo będzie zrzut monet dla posiadaczy REN-a i wprowadzenie nowych rozwiązań, czyli będzie stakowanie REN-a, tak jak jest w przypadku BCPX-a, żeby osoby, które są holderami, otrzymywały bonusy, osoby, które handlują, żeby po prostu nie otrzymywały tych bonusów, tylko osoby, które naprawdę wspierają projekt, tak? Mhm. Bo ciężko jest wyliczyć, jeżeli ktoś trzyma środki na giełdzie, uwierzcie, ciężko jest zliczyć, ile kto ma w danej chwili, tak? I to jest po prostu dużo czasu, dużo pracy i dużo później nerwów, bo ktoś mówi, że miał tyle, a nie miał tyle, bo sprzedał, zapomniał o tym, że sprzedał. Dobra, słuchajcie, myślę, że było wartościowo. Oczywiście teraz jest napięty okres, bo trochę będziemy jeździć, natomiast tak jak tu Mariusz powiedział, są tematy, które wymagają dłuższego omówienia, także będziemy synchronizować nasze kalendarze i Mariusza będziemy oczywiście tutaj zapraszać. Pamiętajcie, pod filmem macie link do strony BCP oraz do polskiej grupy na Telegramie. Więc tutaj, tak jak Mariusz powiedział, lubi społeczność, jak jest aktywna, więc jeżeli chcecie o coś zapytać, wspomóc, dać swój pomysł, no to Mariusz jest na grupie, że tak powiem, można porozmawiać, więc zapraszamy serdecznie. Mariusz, dziękujemy i za jakiś czas widzimy się i lecimy z kolejną aktualizacją do projektu. To ja dziękuję.